Witam Was i zapraszam na teorię, która siedziała mi w głowie już od jakiegoś czasu. Mianowicie na teorię na temat tego, czy jej wysokość Zosia oraz Elena z Avaloru są inspirowane filmem Barbie i Magia Pegaza. Barbie i Magia Pegaza to film. Jak dla mnie przynajmniej kultowy i, i dla mnie jeden z takich symboli dzieciństwa, które miały wielkie znaczenie, jeśli chodzi o to, jak dobrze wspominam kreskówki, bo na przykład jest to jeden z najbardziej dla mnie znanych obok wydanego dwa lata wcześniej filmu "Mój brat niedźwiedź", filmu, gdzie pojawia się koncept tego, że człowiek stał się zwierzęciem. A skąd pomysł, że seriale Disneya mogły się inspirować Barbie i Magia Pegasa? Zapraszam. Już na wstępie możemy zaznaczyć kilka podobieństw, ale są to raczej nie takie, żeby wypakować nimi kreskówkę po brzegi, a są to bardziej subtelne podobieństwa, na przykład. W, zarówno w elenie z Avaloru, jak i w jej wysokości, Zosia, mamy dwie siostry księżniczki, z czego jedna z nich zostaje zmieniona w pewnym momencie w zwierzę, które widnieje na fladze yy, danego państwa. No i tutaj zaczyna się robić ciekawie, bowiem Czarlandia. Tak samo jak y, Królestwo Briety, które w sumie nie wiem jak ono się nazywało, to również tak jak y, Królestwo Briety, Charladia również ma w, we fladze Pegaza. No i w pewnym momencie y, Zosia zamienia się, tym razem w przeciwieństwie do y, y, starszej y, swojej koleżanki po fachu. Zamienia się dobrowolnie w Pegaza, aby uratować królestwo, co w sumie też jest pewnym podobieństwem do filmu Barbie i Magia Pegaza, gdyż Brietta również użyła swojej formy Pegaza do ratowania swojego królestwa przed zagładą. Natomiast na tym nie kończy się podobieństwo do Barbie i Magia Pegaza, bowiem Amber wskakuje y, na grzbiet Pegazicy z Zosi i, ze, i na grzbiecie swojej siostry w formie źrebaka Pegaza dociera do Charlandii, aby ją uratować. Y, podobnież y, przecież Brietta była wierzchowcem dla swojej siostry i jej chłopaka znaczy chłopaka Anniki a nie Briety no i na tym się nie kończy podobieństwo bowiem mm, jeśli chodzi o seriale które stworzył Craig Gerber bo musicie wiedzieć że Craig odpowiada zarówno za jej wysokość z dosia jak i Elena z Avaloru No, i podobnie jak w przypadku, yy, właśnie jej wysokość, Zosia, tak również Elena z Avaloru ma we flaze skrzydlate zwierzę Jaguna. I jakże by inaczej, yy, Elena również ma młodszą siostrę i podobnie jak Brietta, yy, również w wyniku yy, spotkania ze złym czarnoksiężnikiem. Nie starzeje się w takim samym tempie jak zwykli ludzie. No bo Brieta utknęła na 16 lat w ciele Pegaza, dzięki czemu, mimo tego, że minęło prawie 20 lat, to nadal wygląda jak nastolatka. Podobnie Elena, mimo że minęło 41 lat. Natomiast na tym nie kończy się podobieństwo, bowiem właśnie Elena zamienia się w Jaguna po raz pierwszy w odcinku, yy, właśnie zmiennokształtni, a w odcinku serce Jaguara ponownie zmienia się, tym razem w małe kociątko. I w pewnym momencie Izabela wprost mówi, że trzeba Elenę zamienić z powrotem w człowieka. Co właśnie rysuje, być może, kolejne podobieństwo do Magii Pegaza, gdzie również Annika, podobnie jak Izabela, postanawia zmienić swoją starszą siostrę, zmienioną w skrzydlate zwierzątko, z powrotem w człowieka. I zarówno w przypadku Magii Pegaza, jak i serca Jaguara na końcu filmu księżniczki wracają. Czy też odcinka księżniczki wracają do ludzkich postaci? A jeśli macie jakieś opinie na temat tej teorii, to możecie je śmiało napisać w komentarzu.